jeśli masz swoje królestwo, władasz wszystkimi zwierzętami przekraczającymi granice. Są zdane na Twoją łaskę. Jeśli bronisz swojego terytorium, Twoje stado odpoczywa w spokoju. Strać czujność, a zginiesz w mgnieniu oka. W Afryce życie lwów zależy od ich terytorium. To miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie Państwu łapę poda. Nie chcę podać, a to szkoda. Żuk chciał pojechać koleją. Lecz koleją tanieją. Żuk ją i szkoda pieniędzy. Pójdę pieszo, będę pieszo. A słowik słodko twierdzi. Wybacz, bo jest zła.
zwiotał, zaświerkotał, ostrym biurkiem biurka otarł, rozkołysał cały krzew. Potem z świrem frunął w lot, a gałązka rozpuszczana, jeszcze drży uradowana, że ją tak rozpląsał szpion. Rzeczy do niej jak natchniony. Piękna czapla,
szukam żony. Będę ciebie kochał, wiesz, więc czy uradzę się po wierzchu? Czarna, piórka z tego prawda. Nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A jeszcze pomyśli sobie, czy właściwie dobrze robię? Skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić twe życzenie. Teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie pani babla. Żegnam panią, pani czapla. Poszła czapla obrażona. Żuraw myśli, co za żona? Chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę, wdział kalosze i do czapli znowu puka. Czego pan tu umie szuka? Chce się żenić. Pan na męża? Niech się pan nie nadwęża. Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie Askonogi. Żuraw poszedł obrażony. Trudno, będę żył bez żony. A już czapla myśli, szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby swego maga, chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórka się przybrała, do żurawia poszła pała. Tak już chodzą lata długie, jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą. Co myślę o tym wilku? Gdyby nie był na obrazku, zaraz by cię zjadł, ptasku. Doktora chora słucha.
Mam być sucha, będę sucha. Leczyła się żaba, leczyła, suszyła się długo, suszyła, aż wyschła, a że po troszku zrobiła się garnka rosku. A doktor braknie się ucho. Nie uszło to jej nas. Thank you.
przedstawieniu zew natury wystąpiły panie. Zapraszam na środek na scenę Krystyna Semeryczyk. Zapraszam na scenę pani Bata Chmielewska. Pani Halina Olejarnik, zapraszam serdecznie. Pani Zofia Frek. Oraz panowie, pan Władysław Diakun. Zapraszam na scenę. Pan Maciej Grajmet. Panowie, na scenę zapraszam serdecznie. Pan Jakub Pisański. To trójka naszych burmistrzów. Pan Janusz Zagórski. Pan Piotr Diakun. Gdzie on jest? Jest. Andrzej Borowski. Wiesław Gaweł. Oraz pan Cezary Arciszewski. Wielkie brawa. Moi drodzy, to przedstawienie wyreżyserowała pani Anna Rulińska. Zapraszam na scenę. O, to ta młoda zdolna dziewczyna. Witamy, żegnają się powoli z państwem.